Rozdział 7. Teraz mówi parasol. O Januszu P., pseudonim parasol, przez całe lata 90. prasa pisała jako o mocnym człowieku Pruszkowa. Było o nim głośno już w czasach barabasza, a kiedy policjant postrzelił go podczas zasadzki w motelu George, zyskał dodatkowy splendor w oczach kumpli. Nieugięty bojownik splamiony krwią. W George'u była to jego własna krew, ale krążyły opowieści o tym, jak potrafił bezwzględnie traktować swoich wrogów. Bił, a krew tryskała na boki. Potężny, szeroki w barach, wielka łysiąca głowa. Przypominał mongolskiego wojownika. Do połowy lat 90., gdzie rżawił wraz z Ryszardem Pep, pseudonim Krzyś, knajpę Kaskada w Brwinowie. Całymi miesiącami lokal bywał zamknięty na głucho, a mimo to wykazywał obroty. Według policji Kaskada była typową pranią brudnych pieniędzy. Czasem drzwi do knajpy jednak otwierano. W takich rzadkich okresach aktywności Parasol z Krzyśiem organizowali dyskoteki dla młodzieży. W lokalnej gazetce ABC ukazywały się reklamy zachęcające brwinowską młodzież do zabawy w Kaskadzie. Działy się tam dziwne rzeczy. Obu właścicielom postawiono nawet kiedyś zarzut dokonania gwałtu na dziewczynie. Jakoś się z tego wykpili. Janusza P. aresztowano w sierpniu 2000 roku. Odnaleźliśmy go w zakładzie karnym w Wołowie pod Wrocławiem. Nie przypominał już dzielnego dżingis-hanna. Stracił sylwetkę, reszta włosów posiewiała. Był w tym czasie, luty 2004 roku, najważniejszym osadzonym na oddziale dla niebezpiecznych tego więzienia. Właśnie zapadł pierwszy jeszcze nieprawomocny wyrok w sprawie tzw. zarządu Grupy Pruszkowskiej. Parasol był, według prokuratora, po Zygmuncie R oraz braciach D, czwartym w hierarchii gangu. Bracia D odmówili zgody na rozmowę z nami. Zygmunt R zgodził się na krótkie spotkanie, ale bez obecności kamery. Obawialiśmy się reakcji parasola. Na listy wysłane do więzienia nie odpowiedział. Według śledczych i funkcjonariuszy służby więziennej to straszny twardziel, człowiek nieprzejednany, trzymający się swoich zasad. Wstępną rozmowę odbyliśmy na stojąco: my w drzwiach celi, on za dodatkowo oddzielającą cele od korytarza. Początkowo odmawiał. Szczególnie drażnił go pomysł rozmowy na temat zagrożenia mafią w Polsce. Nie mam nic z mafią wspólnego, więc jak mam o niej rozmawiać? pytał. Ale wystarczyło hasło świadek koronny. Parasol natychmiast zareagował. Tak. O masie chętnie wam opowiem. O fałszywych świadkach koronnych wiem dużo, zapalił się do pomysłu. W trakcie późniejszej rozmowy nie przeszkadzały mu kamery, nie tremował mikrofon. Wylewał z siebie żale, oceniał masę i innych koronnych. Na ich temat mógłby przemawiać nawet kilkanaście godzin bez przerwy. Mamy świadomość, że cytowany niżej zapis rozmowy to wyłącznie lina obrony Janusza P. Nie komentujemy jego ocen i nie weryfikujemy faktów, jakie podaje. Istotne jest, że to pierwszy tak obszerny wywiad, jakiego udzielił dziennikarzom. Jak to w podobnych wywiadach bywa, podawana jest wyłącznie jedna prawda. W tym wypadku prawda parasola. Wyważyć stalowe drzwi. Rozmowa z Januszem P., pseudonim Parasol. Sala widzeń więzienia w Wołowie. Luty 2004 rok. Za co pana umieścili za tą kratą? Zostałem oskarżony. Aresztowany za przynależność i kierowanie grupą o charakterze zbrojnym, tak zwanym gangiem pruszkowskim. Jestem na grupie tak zwanych niebezpiecznych. Siedzę już trzy i pół roku, a dostałem 7 lat. W tej słynnej sprawie, tak zwanego zarządu pruszkowa, gdzie pan był na ławie oskarżonych, właściwie najważniejszą rolę pełniły zeznania świadków koronnych. Czy te zeznania były wiarygodne? Dlaczego sąd dał im wiarę? Tylko zeznania świadków koronnych, bo zeznawało tam chyba ponad 100 świadków i nie było tam takiego, który w czymś by mnie pomówił. Wręcz przeciwnie, który by mnie znał. Nawet oskarżony Ryszard S. wstał i powiedział, że jeśli będzie jakiś świadek, który powie. Że on popełnił przestępstwo, to on dobrowolnie podda się karze i potrafi to z podniesioną głową zrobić i odbyć tę karę. Nie było takich świadków. Zostaliśmy pomówieni jedynie na podstawie zeznań świadków koronnych. A wielokrotnie słyszeliśmy wypowiedzi i polityków, i prawników, że zeznania świadków koronnych nie mogą być jedynym dowodem w sprawie, że muszą być inne dowody. Tego u nas nie było. Tylko na podstawie zeznań świadków koronnych zostaliśmy oskarżeni i skazani. Ponieważ tych świadków było kilku, sąd postanowił, że te zeznania się wzajemnie uzupełniają i stanowią niezależne od siebie dowody. Tak sąd uznał. Ja uważam, że wyrok nasz zapadł gdzie indziej, a w sądzie tylko został odczytany. Nawet zauważyłem, że pan sędzia Walczak nawet nie był praktycznie przygotowany za bardzo, gdyż po prostu potwierdził tylko słowa prokuratorskie. Założyli, kierowali, w ten sposób egzekwowali i tak dalej Możemy po prostu porozmawiać na temat każdego z kolei świadka koronnego. Chciałbym, żeby było wiadomo, jak doszło do aresztowania mnie i osadzenia, i odbywania tej kary, i trzymania mnie tyle czasu w więzieniu. Po prostu brutalnie wywalono mi drzwi do domu, nawet krzyczałem, że ja otworzę, bo robili to tak nieudolni ci antyterroryści. Mam stalowe drzwi, dwie pary stalowych drzwi, które się otwierają, jedne na zewnątrz, a więc lepiej byłoby je podważyć i wyważyć, a nie wciskać do środka. W gruncie rzeczy ja sam musiałem je wypychać od środka. Zachowali się brutalnie, wsadzili mi worek na głowę, bez żadnego przedstawienia zarzutów czy cokolwiek zawieziono mnie na komendę. Czy przyznaję się do winy? Ja mówię, do jakiej? No, że kierowałem grupą. Ja mówię, do niczego się nie przyznaję. Tak to się odbyło. Wszystko szło jak spłatka, wszystko już było przygotowane. Tam nie było żadnego rozpatrywania, przedstawiania świadków, dowodów i tak dalej, konfrontacji. Nic. Po prostu to było już z góry zaplanowane. Za ile lat wyjdzie prawda? No to opowiedzmy o świadkach. Kim jest Igor Eł, pseudonim Patyk? Ja patyka w ogóle nie znam. Nigdy go w życiu na oczy nie widziałem. Opowiadał o jakimś zdarzeniu, że my niby ze słowikiem mieliśmy przyjechać i zadecydować, czy będzie ukradziony samochód. I wydać zgodę na pobicie Dariusza U, pseudonim kuzyn. No i wydać tam jakąś zgodę. No oczywiście zaprzeczył ten kuzyn i powiedział, że w ogóle nie został pobity. Także ja tego patyka nie znam, na oczy nie widziałem. No on opowiadał o takim zdarzeniu, co jest kompletną nieprawdą. Po prostu to jest na tej zasadzie, że jest świadkiem koronnym, jest potrzeba świadka w sprawie papały, to on mówi, że w tym czasie kradł tam samochód i widział sprawców. I najbardziej ciekawe jest to, że wymienia chyba 150 samochodów, podaje kolor, markę, skąd ukradł, jakie fanty były, chociaż jest daltonistą, co stwierdzono, a podaje wszystkie kolory, sześciusieńko dokładnie. Oczywiście w śledztwie, bo na sprawie nie podał nawet jednego. Nie potrafił określić jednego samochodu, jaki ukradł. Stracił pamięć? No, nagle stracił pamięć. A w prokuraturze, pewnie przy pomocy pana prokuratura i być może jakiegoś agenta z CBS, wszystko świetnie pamięta. Tak jak znamy tę sprawę ze świadkiem koronnym z Wołomina, który siedział pół roku w Poznaniu, w hotelu i był uczony. Okazywane mu były taśmy, materiały, wszystko. I był uczony, co ma mówić. Na tej zasadzie są u nas świadkowie koronni. A świadek Józef B., który mówił, że was wszystkich od 30 lat zna? No, mówił, że nie nas wszystkich. On mówił, że u jakiegoś kolegi widział mnie, jak pralkę pomagałem wynosić. Jego nie pamiętam w ogóle. On tam o mnie praktycznie nic nie mówił, ale samo to, że mnie widział, może gdzieś mnie widział. W każdym razie ja go nie znam. On się w ogóle skompromitował. W oczach sądu oczywiście, no bo trudno jest powiedzieć, czy kłamał i kiedy kłamał. Czy kłamał w prokuraturze, czy w sądzie. Dużo mówił o produkcji narkotyków. Tak, dużo mówił, ale wycofał się z tego i zmienił zeznania. Nie dostał wiary, bo zmienił zeznania i wyszło, że jednak kłamał w stosunku do Wańki, że to nie jest prawda, że policjanci na nim wymusili, że dali mu do podpisywania te zeznania, których on w ogóle nie czytał. Zeznawali też przeciwko panu dwaj koronni z Lublina. Według aktu oskarżenia ja miałem nadzorować Lublin. A jaka jest wiedza świadków koronnych lubelskich? Pochodzi stąd, że jeden z nich siedział w więzieniu z niejakim dziunkiem i ten dziuniek mu coś naopowiadał, kto rządzi w Warszawie. A na sprawie Dziuniek mówi, ja tego człowieka prawie nie znam. Cała wiedza tych koronnych świadków to jest z przekazów innych osób. Ale te osoby wybierają się, mówią, że to kłamstwo i nic takiego nie było. Tak jak większość wiedzy Masy pochodzi z plotek z miasta albo od ludzi już nieżyjących. Wiedział to albo od Dresza, albo od Kiełbasy, albo od Nikodema, albo od innych. Masa wręcz powiedział, Nikodema to my zleciliśmy zabójstwo. I słyszał, jak żeśmy się umawiali, jaka kwota padała, 200, 250 tysięcy, nie ma znaczenia. On to wszystko słyszał przez telefon. No jak jeszcze nie zrobione i tak dalej. Miało to bodajże miejsce w Holiday'u. I co się dzieje? Trzeba było trzech lat, żeby wyszło na jaw, kto faktycznie zlecił i zabił Nikodema. No obecnie jest sprawa w Łodzi o to. Zleceniodawcy są. Zabójcy? Podejrzewano wtedy, że zabójstwa Nikosia dokonał łódzki gang Ośmiornica. Ostatecznie ta hipoteza nie została potwierdzona. Przypis autora. Ja mówię, proszę sądu, ile trzeba? Może jeszcze trzech, a może pięć, a może dziesięć lat, żeby wyszli inni, prawdziwi sprawcy. Zdrada Barabasza Pan w tamtych czasach nie był człowiekiem bez skazy. Miał pan wyroki, siedział pan w więzieniu. Ile razy? Tak, siedziałem, między innymi za podobną sprawę. Podłożył mnie Barabasz. Ja byłem młody chłopak wtedy. Mało lat, jak to się mówi. Między innymi, że tam kilkadziesiąt włamań miałem dokonać na terenie Pruszkowa i w okolicy w roku 1977. Razem z nim? Tak, z nim i z Ryśkiem P. Wymieniał tam kilka osób i pomówił mnie, jak później udowodniłem, bo nawet policja i sąd nie zadawali sobie trudu, żeby sprawdzić alibi. A ja cały 1977 rok przebywałem w zakładzie karnym w Barczewie. Taż za niewinność? Nie, to taki mój młodzieńczy wybryk. Okradłem sklep z kolegą. Nabraliśmy bilonu i tam troszeczkę alkoholu. Ile pan miał lat wtedy? 22. Jestem rocznik 55. Jaki cel miał Barabasz, żeby pana pomawiać? Mówiło się, że to człowiek charakteru. Cel był taki, podobny do obecnego. Wtedy nie było Świadków Koronnych, ale był ten artykuł o nadzwyczajnym złagodzeniu kary. No i w zamian za to, że dostanie mniejszą karę, w zamian za to, że dostawał paczki, że wożono go na widzenie, brano do domu, a nawet wożono do hotelu z żoną na widzenia. Im bardziej obciążające zeznania złoży, tym bardziej skorzysta na tym? Tak, jak najbardziej. Cel jest zawsze ten sam. Jakieś korzyści są. Tak jest i teraz, identycznie. Krótka lista znajomych. Pan znał Nikosia? Nie, osobiście bynajmniej go sobie nie przypominam. Może gdzieś tam się z nim spotkałem, może gdzieś, ale go nie kojarzę w ogóle. Nie mówię, że mogłem się gdzieś z nim nie spotkać. Mogłem. Bo byłem gdzieś na wybrzeżach, byłem na różnych wczasach, spotkałem się z różnymi chłopakami, było dużo towarzystwa, którego nie znałem, także się mogłem spotkać z nim, ale wtedy nie wiedziałem, że to nikodem i tak dalej. Czy znał pan krakowiaka? W ogóle nie znałem. Tylko z mediów co słyszałem, a tak nie znałem żadnego krakowiaka. Znał pan marka M, pseudonim Oczko? Marka Oczko znałem. W Warszawie się gdzieś z nim zatknąłem w jakimś lokalu. To tyle, co ja marka znam. On był bliższym znajomym słowika, zdaje się. Możliwe, że był bliższym, ja tego tak nie znałem. On tam się gdzieś urodził, być może oni się znali z tej wolności, ale to nie był żaden mój kolega, nic mnie z nim nie łączyło, żadnych z nich znajomości ja nie miałem. A w jakich relacjach był pan z Rympałkiem, z Markiem czy? Żadnych, kompletnie żadnych. Rympałka to kojarzyłem, kto to mniej więcej może być. Praktycznie to nawet jak on przyjechał na sprawę, to jak go zobaczyłem, to zupełnie inaczej go sobie wyobrażałem. Ci ludzie, którzy siedzieli razem z Panem na ławie oskarżonych teraz, jakie były Pana relacje z tymi osobami? Z braćmi D, z Ryszardem Esz, z Kazimierzem K? Moje relacje z braćmi Mirkiem i Leszkiem D to były takie, że Leszka to ja nie wiem czy w dziewięćdziesiątym trzecim, czy w dziewięćdziesiątym czwartym roku jakoś przez Mirka poznałem, jak byłem u Mirka w hurtowni. Tam dowiedziałem się, że on z bratem prowadzi tę hurtownię pomarańczy, owoców południowych i warzyw. Nigdy nie byliśmy jakimiś zażyłymi kolegami. Cześć, cześć, jako widziałem, jak przyjeżdżał, żeby się spotkać z Mirkiem. Z Mirkiem się przyjaźniłem. Były to typowo luźne, towarzyskie spotkania. Konkretnie gdzie się poznaliśmy, tego nie wiem. Wydaje mi się, że w Gogo -Go w Polonii. To był okres taki tych lat dziewięćdziesiątych, że wchodziły się tytańce tych dziewczynek na rurkach i tak dalej. Wchodziło to wszystko, było nowością. Więc chodziliśmy po tych klubach, ale najczęściej w Polonii i tam najwięcej tych ludzi przychodziło. Tam przychodził, można powiedzieć, cały przekrój społeczeństwa bo i z góry, i z dołu różni ludzie przychodzili. Także tam bardzo dużo ludzi znałem. Cześć, cześć, tylko z niektórymi. I tam Mirka poznałem. Jaki był Mirek? Mirek to jest bardzo łagodny i spokojny człowiek. Wyrozumiały, wesoły, uśmiechnięty, z poczuciem humoru. Człowiek bardzo zabawny, charakterny, słowny człowiek. Takiego go znam. Wiem, że był dyrektorem jakiejś firmy budowlanej. Znam jego żonę Małgorzatę. Bardzo dobra, elegancka kobieta. Miła, towarzyska. Co ja mogę powiedzieć? A jego brat, Wańka? Leszka mniej znałem, bo to bardziej taki skryty chłopak. Ja z nim nie rozmawiałem, nie byliśmy w takich stosunkach jak z Mirkiem. Z Mirkiem się kolegowałem, przyjaźniłem, a z Leszkiem to wiedziałem, że jest to jego brat. I wiedziałem, że ma jeszcze jednego brata, Henka, którego nie znam w ogóle. Także takie relacje były. Największym pana przyjacielem był Ryszard P., pseudonim Krzysiek. Zawsze razem was widywano. No, wychowaliśmy się w Pruszkowie, od dzieciaków się znamy, podobnie jak z Kazikiem K. Jest ojcem chrzestnym mojego syna. Znali się nasi rodzice, nasi ojcowie. Mój ojciec prowadził warsztat elektryczny na Żbikowie, także bardzo dużo rzemieślników do niego przychodziło. Między innymi przychodził Kazia tata. Przyjaźnił się z moim ojcem. Znali się nasi rodzice i my się przyjaźniliśmy. Z moim bratem się Kaziu przyjaźnił i ja się z nim przyjaźniłem. Nawet do tego stopnia, że został chrzestnym mojego syna, tak jak wcześniej powiedziałem. Z Ryszardem też się przyjaźniłem. Znam go od dzieciaczka, znamy się od takich kajtków. Znalazł się w strasznej sytuacji. Jest chory na raka. Kilka tygodni po tej rozmowie Ryszard P. zmarł. Przypis autora. Dzwoniłem, rozmawiałem z nim. Teraz obecnie mu się stan pogorszył. Co mogę powiedzieć? Siedział na mokotowie, zgłaszał, że jest chory. Prawdopodobnie już wiedział, ale ukryli to. Dopiero żona zaczęła z wolności głośno mówić o tym i domagać się badań wolnościowych lekarzy. I dopiero zbadano go, można powiedzieć, na jej interwencję. Konkurencja niszczy interesy. Zawsze się mówiło o panu i o Ryśku, że byliście parą takich twardych, charakterystycznych postaci. On się nigdy do niczego nie przyznał. Pan próbował kiedyś w zakładzie karnym podjąć jakąś straszną głodówkę, która trwała długo i schudł pan kilkadziesiąt kilogramów. Było takie coś. Byłem chory wtedy. Głodówka to by było jakby świadomie o człowiek sam założył. Tutaj była związana z chorobą. Oczywiście wtedy siedziałem 7 lat i 11 miesięcy bez wyroku. Kiedy to było i za co? No to właśnie ta sprawa barabasza, co mówiłem. Te włamania? Włamania. I tam byłem pomówiony do trzech napadów, ale z tych dwóch uniewinniony. I z tego jednego dla dobra sprawy dali mi osiem lat. W 1986 wyszedłem. Odsłużył pan wojsko? Nie, kategoria D. Z powodów? Psychiatrycznych. Jakieś sporty pan uprawiał? No, uprawiałem. I boks troszeczkę i siłowe, i kulturystykę. Siłownię notabene miałem własną, gdzie też sobie troszeczkę ćwiczyłem dla zdrowia, jak to się mówi. Potem prowadził pan razem z Ryśkiem P. restaurację Kaskada w Brwinowie. Dyskoteki tam były. Zgadza się. A jakie inne biznesy pan próbował prowadzić? Biznesy? To moja siostra z moją żoną prowadziły sklep, Delikatesy w Piastowie, gdzie ja pomagałem tam. No, dopóki nie otworzyli tam supermarketu, to szło to bardzo dobrze. Konkurencja wykończyła? No, konkurencja. Tak jak mniejsze sklepy. Większość tych sklepów to pada ze względu na konkurencję. Tak to wygląda. Ale może wrócimy jeszcze do sprawy. Może poruszylibyśmy troszeczkę wątek polityczny, bo może to nie jest jak to się mówi polityczna sprawa, ale o mocnym zabarwieniu. Rozpalili ognisko Pruszkowa. Co polityka ma z tym wspólnego? No, na przykład czas. Kiedy to się zaczęło, jak to się zaczęło? Bez żadnych dowodów. Przecież skąd się to wszystko wzięło? Ten Pruszków to mafia jest. Powstało to słowo tu niedawno. Przedtem to jakiś gang, grupa, bo wiadomo o co chodzi policji. Przecież to trzeba zrozumieć. Przecież oni muszą swoje zrobić. Muszą mieć jakieś wyniki, jakieś rezultaty. Coś za to muszą mieć. Tak właśnie powstała cała ta mafia pruszkowska. Przede wszystkim trzeba zacząć. W jakim to się czasie działo? Działo się, to wiemy i w kryzysie politycznym i gospodarczym kraju. A jak jest kryzys, nie ma żadnych innych sukcesów w gospodarce, w rolnictwie, w przemyśle, czy tam w służbie zdrowia. Wszędzie jest źle. To się wytwarza takie sztuczne zagrożenie przestępczością. Czyli straszak w postaci Pruszkowa miał odwrócić uwagę opinii publicznej? No jak najbardziej. Wtedy akurat do kampanii startował Krzeklewski. Ministrem był Biernacki. Te CBS-y pozakładali. Wzięli Kaczyńskiego na ministra sprawiedliwości. Dlaczego Kaczyński wydał decyzję, żeby świadkiem koronnym był Masa? Przecież decyzję dał sam Kaczyński. Od kiedy to minister daje taką decyzję? Przecież są prokuratorzy do danej sprawy i oni występują do sądu, żeby zrobić masę w Świadkiem Koronnym. Bo byli tacy ludzie, co nie chcieli, bo wiedzą co to za ptaszek z tego masy. No ale sukces jest ważniejszy i cel uświęca środki. Tak to się niestety stało, że rozpalił to ognisko Pruszkowa. Tak jak mówiłem, Krzaklewskim i Zbiernackim, bo tak się z tym wszystkim spieszyli, że nie poczekali z tymi aresztowaniami, aż się skończą wakacje. Tylko już w sierpniu, bo kampania prezydencka musi ruszyć. Przecież cały ten materiał opozycyjny naszej sprawy został wykorzystany w klipach wyborczych Krzaklewskiego. Cała sprawa się przez te wybory przewijała z Pruszkowem, jaki to wielki sukces, bo przecież całe to wielkie zło, które w Polsce wtedy było, to wina tych Pruszkowiaków, tak to zostało skręcone. Zostało potężne ognisko pruszkowskie rozpalone i teraz każdy przy tym ognisku jakoś tam pieczeń swoją chciał upiec. Z tego co teraz widzimy to największą upieku Kaczyński. Kaczyńscy piekli największą, bo tam tamci poodpalali, poszli w cień, do lamusa, a on otworzył sobie partię i wywindował się na tym. Na tym karaniu, na tym wszystkim. Zapełnił więzienia i się cieszy. A co dalej z tego będzie? Zobaczymy. Ma pan jakąś wiedzę o politykach współpracujących z gangiem? A niby jaką? Dwa lata siedziałem w śledztwie, zanim akta poszły do sądu. Nawet razu nie przyszedł do mnie prokurator, czy nie wezwał mnie śledczy, jakieś w sprawie o moich zarzutów. Nawet razu. Ale przychodzili. Pytali się kilka razy o Wałęsę, o Falandysza, o Wachowskiego, na jakich ja tam byłem bankietach, o Kalisza, Gawronika, o Millera. I co im pan powiedział? A najbardziej o Millera brata, bo miałem straszne mieć z nim układy i kontakty. Ja mówię, a co to ma wspólnego ze sprawą? Jaki to ma związek? Przecież ja za co innego w ogóle siedzę. O te pierdoły, to się pan, panie Janku, nie martwi. Pan znał tych ludzi, o których pytali? A skąd? Ja nawet polityków z Pruszkowa nie znam, a co mówić z Warszawy, czy tam z górnej półki. Jak tu się dogadamy, to jesteś pan w domu. Kto pana tak pytał? Nie znam tego człowieka. Szczupły taki przyjechał. Jasnowic Pershinga nie ostrzegł. Wyliczano panu długą listę grzechów na procesie. Przecież to jest śmieszne. Jeżeli się mówi o przestępstwach, jeżeli ja bym mówił, że ktoś popełniał przestępstwa w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych, to to tiry śmiry, złoto, srebro, coś tam jeszcze. No i kiedy to miało być? Fabryka ze srebra okradziona? Nie było tam żadnej fabryki. Wyszło na sprawie. O jakichś tirach papierosów? Ani zgłoszenia, ani nic. Jakie tiry z papierosami czy ze spirytusem? Skąd te miliony dolarów miało być? Gdzie te pieniądze? Kto tę fortunę ma? Niech zobaczą, jakie mamy majątki. Znaleziono gdzieś u Pana jakiś ukryty majątek? Jaki majątek? Mieszkanie mam tylko 130 metrów kupione już z 10 lat temu i to cały mój majątek. I działka. To cały mój majątek. Majątek to miał masa. My to jesteśmy alibi dla niego. Masa z nas sobie zrobił alibi. Może jest tak, jak pan mówi. Nie było mafii. Wszystko wykreowano. Pana w to wszystko wrobił masa. Ale co się takiego stało w czerwcu 1999 roku, że ktoś do pana strzelał? Dwukrotnie w klatkę piersiową. Cudem pan przeżył wtedy? No tak, nie wiem. Podejrzewam masę, że to było na jego zlecenie. Osobiście masa? W Pruszkowie, w centrum miasta, rano, przecież to by było trochę dziwne. Wyszedłem na parking po samochód. W czerwcu to było, szóstego czerwca, jeśli się nie mylę. Jechałem, bo ojciec mnie prosił do niego na działkę, taki letni domek sobie stawiał. A że to człowiek siedemdziesięcioparoletni, więc można powiedzieć, wysługiwał się mną. Widział pan napastników? O to chodzi, że nie widziałem. Ja to mówię oficjalnie. Moje podejrzenie jest, że to wystawił mnie masa. On dał zlecenie na mnie, bo ja nie widzę, żeby ktoś inny mógł do mnie strzelać oprócz niego. Wyszedłem z domu to była dziewiąta albo dziesiąta rano miałem być u ojca na działce. No i szedłem po auto na parking. Trzymał pan na strzeżonym? Tak, na strzeżonym parkingu. Tak było gorąco. Ja byłem w samych spodniach, w koszulce i szedłem z drugiej strony, tak za tymi pawilonami, że cień padał. Tu był taki trawnik, drzewa, nikogo nie widziałem. Trzy czwarte drogi przeszedłem do parkingu. Nagle poczułem takie uderzenie tłumiące, tak jakby zaopotała flaga. Podobnie jak mnie w George'u postrzelili. Od razu wiedziałem, że jest to strzelanie, bo już to przeżyłem. Poczuł pan jakiś ból? Praktycznie nic nie czułem. Nic nie czułem. Odwróciłem się tylko, zakapturzony, wymierzony strzelał cały czas. Ja zacząłem uciekać. Jeden człowiek? Jeden człowiek. Ja uciekałem, on strzelał. Jakie miałem wyjście? Nie miałem innego wyjścia. Nie krzyczał, nie mówił nic. Ja krzyczałem, że bandzior strzela i tak dalej, żeby szumu narobić, żeby go spłoszyć w jakiś sposób, bo nie miałem innej możliwości, żeby uniknąć tego. No i na szczęście była taka przecinka między budynkami, gdzie wpadłem, skręciłem w nią. On jeszcze oddał parę strzałów. Jeszcze na zakręcie przestrzelił mi tutaj rękę. Plecy miałem popostrzelane, płuca, uszkodzoną wątrobę, miałem. No parę tych sztuk dostałem. Jeszcze jedną mam sobie kulę. Policji pan nie powiedział wtedy, kogo pan podejrzewa? Praktycznie to nie powiedziałem, bo co by to dało? To nic by nie dało praktycznie, czy ja podejrzewam tego, czy tamtego. Zresztą mnie się nie pytali, kogo podejrzewałem. Potem na własną rękę nie próbował się pan dowiedzieć, kto i dlaczego? I ja to powiem w ten sposób, że przyszedł do mnie do szpitala Andrzej K., czyli Pershing, i mówi: Jasiu, daj mi zdjęcie i koszulkę bo jakiegoś jasnowidza miał. Często jeździł podobno do niego. Mówi, ja się rozejrzę, pójdę do tego jasnowidza i on to przejrzy. No i tak się stało. Dałem mu koszulkę, czy to żona mu dała, już nie pamiętam, i zdjęcia. Ja jeszcze w szpitalu byłem. No i taka jest prawda, że on przyszedł chyba po dwóch dniach do mnie i on konkretnie powiedział, że to masa. Że ten jasnowidz tak mu powiedział. Tak, jemu jasnowidz wskazał takie informacje, że on wie, że to jest masa. Tyle mi powiedział. Ten jasnowiec nie uprzedził go, że za pół roku on sam stanie się ofiarą napadu? Tego to ja nie wiem, czy go ostrzegł, czy nie. Trudno jest mi powiedzieć. A kto zastrzelił w takim razie Pershinga? Tego to ja kompletnie nie wiem, kto zastrzelił, ale jak zaznaczyłem w sądzie, oświadczenie takie złożyłem, że na co w ogóle nie zwraca policja i prokuratura uwagi, że kto się zada z masą, to ginie. A masa rośnie w siłę i w majątek. No, Dreszowie, kiełbasa, nikodem, a ja tylko tych paru wymieniłem, a ilu tam jeszcze po drodze mogło być, to ja nie wiem. I w ogóle to oni jakoś tego nie wiążą. Po policji, prokuraturze to spływa. I tak głęboko weszli w tą sprawę z tym masą, że oni to chyba nie wiedzą teraz, jak z tego wybrnąć. Tyle spraw rozpoczęli na podstawie jego zeznań. On jest, można powiedzieć, takim filarem nośnym tych procesów, że jak oni by mu teraz zdjęli świadka koronnego, postawili zarzut, to on by powiedział: A wy? To je wam teraz tak. Wyżeście mnie do tego namawiali, nakłaniali i on z nimi by pojechał. Oni są, można powiedzieć, w szachu przez masę trzymani. Naplułbym mu w twarz. Gdyby pan wyszedł teraz z więzienia i spotkał na ulicy masę, to co by pan zrobił w takiej sytuacji? Nie wiem, powiem szczerze, nie wiem. No trudno jest powiedzieć, jaka moja reakcja by była. Na pewno hamowałbym się w jakiś sposób. Na pewno bym mu w twarz napluł. To bym zrobił na pewno. Dziad z Wołomina też pana pomawiał, chociaż nie został koronnym. Nie wiem, czym się kierował. Ja go nie znam. Nic do niego nie miałem. Faktycznie może go widziałem gdzieś na Pradze, bo na bazar jeździłem. Może go widziałem, ale nic z nim wspólnego nie miałem. A tego drugiego, wariata, to nigdy na oczy nie widziałem. Cały ten materiał dowodowy to został wzięty z okrzei. To był materiał operacyjny. To były wszystkie plotki z miasta. I na tą okoliczność zastrzelenia tego wariata to wzywali różnych ludzi. Między innymi i mnie wzywali. Co ja wiem o tej i o tamtej sprawie? Kapitan taki rudy, nie pamiętam, i była taka tęga policjantka. No tak rozmawialiśmy na ludzie i ten rudy mówi: Ale, panie Janku, żeś pan walił z tego kałacha do tego dziada i się panu zaciął. Ja się śmieję i mówię: Z jakiego kałacha? To kompletna bzdura. On mówi: No już teraz wiemy, bo mamy taką wersję, że sam sobie ostrzelał samochód, żeby mieć naszą ochronę. Tak postrzelał, żeby go za bardzo nie uszkodzić, a żeby mieć naszą ochronę. I tak była skwitowana cała ta rozmowa. Pana wersja jest jasna. Niewinny, przez wszystkich pomawiany. Jedno tylko zastanawia. Dlaczego akurat pana i pańskich niewinnych kolegów wybrano na tych kozłów ofiarnych? Dlaczego z was zrobiono grupę przestępczą? W Pruszkowie mieszka 50 tysięcy ludzi. Dlaczego z nas? Co by nie powiedzieć, znany byłem w Pruszkowie. Jakimś cieszyłem się w tym środowisku autorytetem. Po prostu nie dawałem sobie w kaszę dmuchać. Znali mnie bardziej z pięści. Bali się i czuli respekt. Tacy ludzie są znani po prostu. I tak po prostu wybiórczo pasowaliśmy im do scenariusza kiedyś George, teraz to mafia i wszystko pasuje łatwo to wszystko ułożyć. Od Wąglika do mafii. Czy według Pana w Polsce nie ma w ogóle zjawiska przestępczości zorganizowanej? Nie grozi w Polsce w ogóle tego rodzaju przestępczość? Ja nie wiem. Jak to ujawnia się w innych krajach, to i tak samo może się tu ujawnić. Nie moją rzeczą jest to oceniać, bo ja nie jestem fachowiec w tych sprawach. Ale jest pan człowiekiem myślącym, śledzi pan wydarzenia, analizuje, jakieś wnioski z tego płyną. Może być zagrożenie, jak najbardziej, ale ja tutaj się wypowiadam konkretnie do swojej sprawy, a nie generalnie. Zagrożenie różne może być i terroryzmem, i zagrożenie AIDS może być zagrożenie wąglikiem może być i przestępczością zorganizowaną wszystkim. Wiadomo co jeszcze może być. Jakimś nalotem nuklearnym też może być zagrożenie. To prawda, ale ludzie bardziej się boją tego, co ich bezpośrednio dotyczy. I na przykład, jeżeli ktoś strzela pod ich oknem, jeżeli padają trupy na sąsiedniej ulicy, to człowiek się wtedy bardziej boi. Jak najbardziej zgadzam się z tym wszystkim, ale jest to wszystko tak rozdmuchiwane na potrzeby danej sytuacji. No przecież wiadomo, za naszą sprawę premie, gwiazdki, wężyki generalskie. Bo to przecież wszystko za tym idzie. Korzyści polityczne. Przecież był taki okres nagonki, że ludzie bali się powiedzieć, że ktoś jest niewinny, bo od razu byłaby to dla niego śmierć polityczna. Przecież takiego polityka by zakrzyczeli od razu. Powiedzieliby, że mafię broni. Ludzie się bali nawet bronić niewinnych ludzi, odwracali się od nich bo przypuśćmy Lech Kaczyński powiedział, że to jest przestępca. Mimo tego, że ten człowiek mógł być czysty jak łza, i woleli się odwrócić albo, tak, trzeba karać jak najbardziej. Ja przyjmę każdą karę, ale uczciwą. Jeżeli jestem winny, tak, ale ja jestem niewinnie skazany bez żadnych dowodów. Sędzia wziął sobie wybiórczo materiał, nie ocenił tego bezstronnie. Ja uważam, że wyrok w mojej sprawie zapadł w ogóle gdzieś indziej. Sędzia go tylko odczytał. Nawet odniosłem takie wrażenie przy uzasadnieniu ustnym, co sędzia uzasadniał. Po prostu powtórzył słowa prokuratorskie, jeżeli chodzi w tej części o kierowanie. Nie przedstawił żadnego większego dowodu, że ja kierowałem. Sędzia, co chciał, to zrobił i nawet tego dobrze nie uzasadnił. Później starał się jakoś to naprawić w uzasadnieniu piśmiennym. Wielki proces, wielka klapa. W 2005 roku prokuratura apelacyjna w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko tzw. młodemu Pruszkowowi. Prokuratorzy Małgorzata Kozłowska i Waldemar Tyl po ponad dwóch latach śledztwa ułożyli potężną konstrukcję. 211 stron opisu, 110 przestępstw popełnionych przez 57 oskarżonych. Potem do listy dołączono jeszcze Andrzeja Z, pseudonim Słowik. W sumie prawie 240 zarzutów. Akt oskarżenia robił wrażenie. Przekonywał, że oto mamy do czynienia z największym mafijnym procesem w Polsce. Na ławie oskarżonych: Janusz P., pseudonim Parasol, Zygmunt R., Bolo, Ryszard S. pseudonim Kajtek i Pruszkowska Młodość. Fabian. Bryndziak, Kotlet, Burzyn, Kucharz, Młody Simon oraz kilkudziesięciu innych. Parasolowi postawiono cztery zarzuty: Napaść na kasjerkę Związku Nauczycielstwa Polskiego, aby zrabować jej 63 tysiące złotych, a miała jedynie 30 złotych, napad na konwój z pieniędzmi, zrabowano 200 tysięcy złotych, handel bronią, pistolet maszynowy wzór 63 skorpion i nakłanianie do zabójstwa niejakiego Dariusza P. Miał do tego namawiać m.in. Jacka R., pseudonim Sankul, który podczas procesu składał zeznania jako świadek koronny. Parasol kończył właśnie odsiadywanie pierwszego wyroku czyli za udział w tzw. zarządzie gangu Pruszkowskiego a tu nowe zarzuty, nowy areszt i nowy proces. Podobnie musiał czuć się Zygmunt R., usłyszał jeden zarzut udział w napadzie na konwój razem z parasolem. To wystarczyło, by nie poczuć wolności. Być może tęsknota za świeżym powietrzem i żoną Ludmiłą spowodowała, że poszedł na układ z prokuraturą. Tego oczywiście nikt oficjalnie nie potwierdził, ale podobno wiemy to z kilku źródeł, w zamian za zeznania obciążające Słowika skorzystał z nadzwyczajnego złagodzenia i wyszedł na wolność, zanim proces dobiegł końca. Zeznał, że podczas pobytu w Mikołajkach Słowik, jego najbliższy przyjaciel, Opowiedział mu, że był nakłaniany do znalezienia killera, który zastrzeliłby generała Papałę. To wystarczyło, aby dla grupy generał zajmującej się zabójstwem byłego komendanta głównego stał się cennym świadkiem. Według prokuratury najwięcej na sumieniu miał Marcin B., pseudonim Bryndziak, szef podgrupy zwanej Bryndziakami. Początkowo podlegał w przestępczej hierarchii masie, potem parasolowi. Zarzucono mu 35 przestępstw, m.in. udział w pobiciach, napadach przy użyciu noża, wymuszania haraczy, kradzieży tirów, handel narkotykami i uprowadzenie dla okupu. 18 oskarżonych dobrowolnie poddało się karze, zapadły wyroki w zawieszeniu. Pozostałych sądzono długo i mozolnie, zeznawało kilku świadków koronnych, w tym Masa i Sankul. Udział tego drugiego jako koronnego był sporym zaskoczeniem, gdyż podczas śledztwa sporo miejsca w swoich zeznaniach poświęcił mu Masa. Wtedy byli po przeciwnych stronach barykady, nagle znaleźli się po jednej. Oczekiwano, że skruszony Sankul odegra się w jakiś sposób na masie za to, że ten go wcześniej pogrążą. W swoich utajnionych przed publicznością zeznaniach Sankul wziął rewanż. Powiedział, że Jarosław S. zwierzył mu się kiedyś, jakoby broń, z której zastrzelono kiełbasę, wrzucono do jednej z glinianek. W sytuacji, kiedy od lat mówi się o wikłaniu masy w zabójstwo jego przyjaciela, jeżeli Sankul mówił prawdę, byłby to ważny dowód. Twierdzi zeznający w tej sprawie policjant. Przypomnijmy, że o udziale masy w tym zabójstwie mówiło się od samego początku. On sam najpierw nie dementował plotek. Tłumaczył nam, że to wzmacniało jego pozycję w gangu. Twierdził, że kiełbasy zabili ludzie z grupy Rympałka. W czasie, kiedy piszemy te słowa, maj 2013 roku, pojawiły się nowe plotki o pozyskaniu przez prokuraturę ważnego tzw. małego świadka koronnego. Zeznaje w zamian za nadzwyczajne złagodzenie kary. Chodzi o Jacka S., pseudonim Falconetti, byłego prominentnego członka grupy Rympałka. Ponoć ma on zeznawać o okolicznościach zabójstwa Kiełbasy. Przeciwnicy masy już zacierają ręce, że Falconetti pogrąży najbardziej znanego świadka koronnego, przepisze mu udział w zbrodni. Ze śmiercią Wojtka nie mam nic wspólnego. Uparcie powtarza masa. Zginął, bo starym nie spodobała się jego komitywa z Miśkiem z Nadarzyna, który trzymał z Wołomińskimi. Proces przeciągał się w nieskończoność. Masa żalił się, że sędziowie składowi przewodziła sędzia Danuta Najar, a w składzie był między innymi słynny z wyroku w sprawie doktora Mirosława G. i Gortuleja. Są zbyt ulegli wobec oskarżonych. Prym wśród nich miał wieść Bryndziak, który w nadmiarze korzystał z prawa do zadawania pytań. Nie wiem dlaczego sąd nie odrzucał jego pytań dotyczących mojej rodziny, żony i dzieci – mówił nam Masa. Pozwalano mu drążyć sprawę mojej współpracy z policją, chociaż nie miało to nic wspólnego z istotą procesu. Nerwy masy. W czerwcu 2008 roku sąd uchylił parasolowi i innym areszt, nie obawiając się matactwa ani zastraszania świadków. W uzasadnieniu tej decyzji podniesiono argument o długotrwałym tymczasowym aresztowaniu, które nie może trwać w nieskończoność, a parasol wpłacił 200 tysięcy złotych kaucji. Na wolności był już Zygmunt R. pseudonim Bolo z zarządu Pruszkowa. Bolo miał za sobą cały siedmioletni wyrok za kierowanie gangiem i nienaganną opinię zakładu karnego. Zachowywał się bez zarzutów. Usłyszeliśmy od Luizy Sałapy z Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Masa nie wierzył, że wyrok zmienił bola. Dziwił się zresztą nie tylko on, że Zygmunt R. wyszedł na wolność, ponieważ w tym czasie miał już tak jak parasol areszt do nowej sprawy karnej. Dzisiaj już wiemy, że był to efekt układu, jaki zawarł z prokuratorami zajmującymi się zabójstwem Marka Papały. Jarosław S. podupadł wtedy na zdrowiu, zaczął mieć problemy z sercem. Powiedział nam o swoich obawach, że mafia pruszkowska będzie chciała teraz wyrównać z nim rachunki. Odbieram głuche telefony. Po raz pierwszy od lat naprawdę się boję. Ostrzeżono mnie, że Bolo rozpoczął polowanie na mnie. Jestem jedynym świadkiem, który go obciąża w sprawie o napad, dlatego zrobi wszystko, abym nie złożył zeznań. Już zaczął ustalać miejsce mojego pobytu, mówił wyraźnie przestraszony. Policja uspokajała, że jeżeli Jarosław S. sam nie złamie zasad ochrony, to ze strony starych Pruszkowskich nic mu nie grozi. Już raz mieliśmy sygnały, że szykują go ludzie Słowika, zatem zagrożenie jego życia nie zmienia się od lat, komentował oficer odpowiedzialny za ochronę świadków koronnych. Mniej więcej w tym samym czasie areszt uchylono również z znienawidzonemu przez masę Marcinowi B. pseudonim Brynciak. I wtedy Jarosławowi S. puściły nerwy na dobre. Kończę walkę z polską mafią. Jestem wypalony. Odpuszczam sobie. Zapowiedział w rozmowie z nami. Brynciak to jeden z najokrutniejszych ludzi, jakich poznałem. Kiedy inni już przestawali bić, on dopiero się rozkręcał. Jak mam zeznawać przeciwko niemu, skoro już raz groził śmiercią mojej rodzinie? Nie będzie miał skrupułów, by ponownie dotrzeć do moich bliskich, nieobjętych policyjną ochroną. Masa twierdzi, że Brynciak dał się we znaki jego rodzinie na przełomie 1999 i 2000 roku. Jarosław S. siedział wówczas w celi aresztu śledczego w Wadowicach za wymuszenie. Centralne Biuro Śledcze szykowało go na świadka koronnego. W tym czasie Elżbieta, żona Masy, była sama z dziećmi w Komorowie. W środku nocy pod ich dom podjeżdżały samochody z Pruszkowa. Marcin B., organizator tych najazdów oraz jego żołnierze, Wykrzykiwali pod okna, że cała rodzina S skończy w trumnach. Osaczali żonę masy, zastraszali syna, że będzie leżał koło tatusia. Nie zdążyli z realizacją gruźby, bo Jarosław S został koronnym. Jego żonie i dzieciom zapewniono ochronę, ale nie dalszej rodzinie. Brynciak i jego ludzie dopadli mojego szwagra. Okaleczyli go siekierą. Zmasakrowali mojego przyjaciela, który podczas mojej nieobecności opiekował się domem w Komorowie. Wyliczał masa. Marcin B długo wymykał się policji. Specjalna grupa ścigała go przez 3 lata. Do celi trafił w grudniu 2003 roku. Policjanci nadziwić się nie mogli, że sędzia wypuściła go z aresztu, bo przesiedział już 4 lata. Tymczasem groziło mu dużo więcej, choćby za zbrojny napad na konwój z pieniędzmi, w którym brał udział w 1996 roku na Bemowie razem z masą, słowikiem i parasolem. Zrabowano wówczas 150 tysięcy dolarów. Jarosław S miał opowiedzieć przed sądem o szczegółach tego skoku, podobnie jak o wielu innych przestępstwach z udziałem brędziaka. Kiedy jednak ten wyszedł z aresztu, rozżalony masa rozważał, czy stając przed sądem nie powinien zasłonić się niepamięcią. Nie mogę ryzykować życiem moich bliskich. Jeżeli sądom nie zależy na sprawiedliwym rozliczeniu polskiej mafii, to dlaczego ja mam robić za Don Kichota? Nie tak miało być. Widać, czas powiedzieć dziękuję, pasuję, mówił. Nie jestem bandytą. Z Marcinem B mieliśmy okazję spotkać się na sali sądowej. On w charakterze powoda, a jedno z nas, Piotr Pytlakowski, jako pozwany. Sprawa toczyła się przed sądem cywilnym, a dotyczyła naruszenia dóbr osobistych brędziaka, który poczuł się urażony, że w artykule o sprawie strzelaniny przed hipermarketem makro przy alejach jerozolimskich w Warszawie został nazwany gangsterem i pośrednio bandytą. Incydent pod makro zdarzył się w 1996 roku, w złotym okresie panowania ganku Pruszkowskiego. Przypomnijmy to zdarzenie. W biały dzień, 27 czerwca o godzinie 15, na parkingu przed makro doszło do wymiany ognia. Kule sypały się gęsto, tylko cudem nie postrzelono osób postronnych. Podczas walki rany od kul odniosło według oficjalnej wersji dwóch młodych mężczyzn. Jednego z nich sprawcy prowadzili trabantem kombi. Kilkadziesiąt minut później policjanci z drogówki zatrzymali pod Ożarowym Mazowieckim do kontroli Trabanta. Wysiedli z niego mężczyźni z pistoletami. Rozbroili funkcjonariuszy i skuli ich kajdankami. Wysadzili z pojazdu rannego mężczyznę i odjechali. W strzelaninie rany odnieśli znani pruszkowcy gangsterzy. Jacek M, pseudonim Matyś i Damian K, pseudonim Kotlet. A na miejscu był też Marcin B, pseudonim Bryndziak. Sprawcami, jak ustaliło śledztwo, byli Zbigniew R., niegdyś milicyjny antyterrorysta. Kilkakrotnie karany za czyny kryminalne, oraz Andrzej B., dotychczas niekarany. W procesie, który ruszył w końcu 1998 roku, zostali uznani za głównych winnych i skazani: R. na 12 lat, a B. na 15. Kilka innych osób dostało niskie wyroki. Według aktu oskarżenia, ofiarami napadu przed hurtownią Makro byli członkowie gangu Pruszkowskiego. Na procesie zeznawali wyłącznie jako poszkodowani. Dla obserwatorów było jednak jasne, że przestępcy z Pruszkowa odegrali w tej historii trochę inne role niż tylko ofiar. Powodem zajścia był fakt, że tego samego dnia w godzinach południowych został porwany przez gang Pruszkowski niejaki Sławomir B, biznesmen związany z grupą wołomińską. Porywacze zażądali za jego uwolnienie 20 tysięcy dolarów i dodatkowo 1 kg amfetaminy. Porywacze zażądali za jego uwolnienie 20 tysięcy dolarów i dodatkowo kilograma amfetaminy. Według prokuratury na negocjacje w sprawie uwolnienia porwanego pojechało dwóch jego kolegów, asekurowanych przez uzbrojonych Zbigniewa R i Andrzeja B. Na miejscu doszło najpierw do szarpaniny, potem, według aktu oskarżenia, ci dwaj wyciągnęli broń i zaczęli strzelać do swoich przeciwników. Na ławie oskarżonych zasiedli jedynie ci, którzy chcieli uwolnić porwanego kolegę. Sprawa samego porwania w ogóle nie była przedmiotem śledztwa. Nikomu nie postawiono zarzutów za uprowadzenie. Prokuratura bez wątpienia nie była konsekwentna w dochodzeniu do prawdy. Andrzej B zeznał przed sądem, że nie brał udziału w wydarzeniach pod makrokasz. Podawał nawet alibi. W czasie kiedy doszło do strzelaniny, był wraz z rodzicami i synem w letnisku w odległej o 100 km wsi Drachalica. Mieszkańcy tej wsi potwierdzili, że przebywał tam w czerwcu i w lipcu 1996 roku. Sąd uznał jednak, że alibi jest za słabe. Zbigniew R. nie wypierał się swojej obecności pod makrokarz. Twierdził jednak, że Andrzeja B. tam nie było. Strzelało faktycznie dwóch ludzi. Jeden z nich to czynny antyterrorysta policyjny, kolega R. Nie podam jego nazwiska. Zarzekał się, kiedy rozmawialiśmy w więzieniu na Białołęce. Twierdził, że tamten strzelał w stanie wyższej konieczności. Zagrożone bowiem było życie porwanego i ludzi, którzy przyjechali negocjować jego uwolnienie. Pruszkowscy mieli broń i też strzelali. Wszystko zarejestrowały kamery przemysłowe umieszczone na parkingu, ale z nieznanych powodów kasety z nagraniami zaginęły. Wiem na pewno, że cała ta sprawa była przewalona. Pruszków zadziałał, żeby policja i prokuratura nie podjęły wątku porwania Sławomira B i żeby w śledztwie ukryto fakt, że pod hurtownią to Pruszkowiacy pierwsi zaczęli strzelać, oświadczył. Był przekonany, że w wyniku wymiany ognia rany odniosło nie dwóch, ale przynajmniej pięciu gangsterów z Pruszkowa. Dwóch ciężej rannych trafiło do szpitala w Pruszkowie, a ci lżej postrzeleni zostali opatrzeni przez lekarzy z prywatnej kliniki w jednej z podwarszawskich miejscowości. Policja ukryła ten fakt, bo jeżeli wyszłoby na jaw, że Pruszkowiaków było więcej i że też strzelali, trzeba by zmienić kwalifikację prawną czynów i na ławie oskarżonych posadzić znacznie więcej osób. Zbigniew R. w areszcie siedział w celi z Dariuszem Esz, pseudonim Fokus, członkiem gangu pruszkowskiego ten opowiedział mu przy świadkach, że też był pod makro, że było tam nie trzech bezbronnych, ale trzydziestu uzbrojonych po zęby pruszkowiaków, że obstawiali ich policjanci z komisariatu z Ochoty, którzy pozbierali łuski i porzucono przez pruszkowskich broń i że zapuszczenie sprawy na ślepy tor Pruszków zapłacił pieniądze. Policjanci podmienili kasety nagrane przez kamery zainstalowane przy makro. Faktycznie podczas rozprawy okazało się, że na kasetach nie ma nagrań zajścia, chociaż wszystko działo się w zasięgu kamer. W styczniu 2002 roku Jerzy K., który w tamtym procesie dostał 4 lata więzienia, już po wyjściu na wolność, złożył w sądzie rejonowym w grójcu, na zlecenie Sądu Najwyższego, zeznanie, w którym wyjaśnił powody, dla których w śledztwie obciążał Andrzeja B. To, że złożyłem te zeznania obciążające Andrzeja, jest moją osobistą tragedią. Zostałem psychicznie wykończony przez prokuratora i inspektora K. Przez cały ten czas prokuratura i policja dawały mi do zrozumienia, że jak odwołam zeznania obciążające Andrzeja B. To mało tego, że pruszkowiaki wykończą mnie, to wykończą też moją rodzinę. Andrzeja B nie było pod makro. To człowiek o gołębim sercu. Co z tego, że on mi wybaczył, jak ja nie mogę z tym żyć? Jerzyka już na procesie zeznawał w tym samym duchu, dlatego Sąd Najwyższy uznał, że jego najnowsze zeznania nie wnoszą do sprawy żadnych nowych okoliczności, a tylko pojawienie się nowych wątków mogłoby spowodować decyzję o wznowieniu procesu. Nowe wątki jednak się pojawiały. Inny uczestnik wydarzeń pod makrokasz, Dariusz S., złożył oświadczenie na piśmie: Stwierdził, że Andrzeja B nie znał, nie widział go na miejscu zdarzenia. Był namawiany przez oficerów policji i prokuratorów do obciążania go, ale nie uczynił tego. Wiem, że porwania Mira B dokonała mafia pruszkowska, lecz prokuratura nie dopuściła do rozpoznania tego tematu przez sąd. Były członek gangu Pruszkowskiego, Mirosław L. pseudonim Lisek, napisał oświadczenie, że Jacek M, występujący na procesie w roli poszkodowanego, powiedział mu, że ta sprawa to jakaś lipa. Pamiętam jak śmiejąc się mówił, że chcą na siłę ugotować jakiejś łosi. Mówiąc to miał na myśli, że nie tych oskarżają, którzy do niego strzelali i że tych, którzy siedzieli na ławie oskarżonych widział pierwszy raz w życiu. Bryndziak w swoim pozwie przeciwko dziennikarzowi podnosił też, że w czasie kiedy powstał artykuł nie miał zarzutów w sprawie tej strzelaniny. Był poszukiwany listem gończym, ale do innych spraw. Zarzuty dostał dopiero po publikacji. W akcie oskarżenia tzw. młodego pruszkowa zapisano, że w czerwcu 1996 roku wraz z innymi pozbawił wolności słowa B, postępował wobec niego z okrucieństwem i za uwolnienie go żądał 20 tysięcy dolarów. Sprawę prowadziła pani sędzia w wieku przed emerytalnym, specjalizująca się zapewne w sprawach rozwodowych, kiedy na salę wprowadzono powoda w pomarańczowym stroju, niebezpiecznego więźnia, w tym czasie siedział w areszcie, skutego i w otoczeniu antyterrorystów Sędzia zbladła. A kiedy na salę wkroczył w kominiarce i także strzeżony przez funkcjonariuszy z bronią gotową do strzału świadek koronny, masa, realna stała się obawa, że do białej jak papier pani sędzi trzeba będzie wzywać pogotowie. Na szczęście sprawa potoczyła się szybko. Na pytanie, kim jest Marcin B., świadek korony odpowiedział dobitnie: Jak to kim? To gangster i groźny bandyta. Pozew został oddalony. Pruszków wolny. Zwolnienie z aresztu oskarżonych w procesie młodego pruszkowa było zaskakujące, media krytykowały tę decyzję. Także policjanci nie kryli frustracji, a Jarosław S. masa niemalże wpadł w histerię. Nie domyślono się wtedy, że zmiana środka zapobiegawczego była spowodowana nie tylko względami humanitarnymi, ale być może głównie wynikała z oceny materiału dowodowego. Linia prokuratorska sypała się jak kostki z domina. Zeznania świadków koronnych nie były poparte dowodami materialnymi. Trudno zresztą takie dowody kilkanaście lat po dokonanych przestępstwach. Generał Adam Rapacki, człowiek, który rozbijał Pruszków, nie król rozczarowania postawą warszawskiego sądu. Wszyscy wiedzieliśmy, że któregoś dnia szefowie tego gangu wyjdą na wolność, bo odsiedzą wyroki. Tutaj jednak sytuacja jest zupełnie inna. Groźnych gangsterów wypuszcza się z aresztu przed ogłoszeniem wyroków. Zdumiewa mnie przewlekłość postępowania sądowego, dająca obrońcom argument, że areszt nie może trwać wiecznie. Ze swojej strony zapewniam, wzmacniamy w policji ochronę świadków. Bierzemy pod lupę wszystkich ludzi Pruszkowa, wypuszczonych z aresztu, przekonywał generał. Prokuratura nie zamierzała składać broni i zapowiedziała, że złoży zażalenie na postanowienie sądu, ale i tak Pruszkowscy bosowie nie wrócili za kraty. Reakcja masy była, na szczęście, objawem chwilowego rozstroju nerwowego. Z czasem Jarosław S. nabrał dystansu do postanowień temidy. Pomogłem Brindziakowi w znalezieniu uczciwej pracy, oznajmił niedługo potem. Oczywiście z daleka, dyskretnie, bez osobistych kontaktów. Marcin B ociepla budynki w pruszkowie. Rekomendowałem go do tej roboty, w ten sposób przyłożyłem się do jego resocjalizacji. Ale podobno Marcin B wcale nie czuł się zresocjalizowany przez masę. Na salach sądowych i poza nimi wykorzystywał każdą okazję, by podważać jego wiarygodność. We wrześniu 2012 roku, w tzw. drugim procesie pruszkowa, paraseł dostał wyrok półtora roku więzienia, a Brynciak ośmiu. Słowik, podobnie jak 13 innych osób, został uniewinniony. 24 oskarżonych skazano symbolicznie. Po wyroku prawie wszyscy wyszli na wolność. Tamtego dnia widzieliśmy się z Jarosławem S. Nagrywaliśmy jego wypowiedź do reportażu telewizyjnego o na Giełdzie. Masa był wyraźnie poruszony uniewinnieniem Słowika i pozostałych. Tragedia. Ten wyrok to jest po prostu niesprawiedliwy. Jeżeli oni dostali takie wyroki, to reszta siedząca w tej chwili w więzieniach powinna wyjść. Życzyłbym pani sędzi, która sądziła tę sprawę, aby Grupa Pruszkowska się odrodziła i zajęła jej rodziną. Wtedy może by zrozumiała, co to była Grupa Pruszkowska, powiedział nam masa do kamery. Telewizja mocno ocenzurowała jego wypowiedź. Janusza P. pseudonim Parasol pod koniec maja 2013 roku spotkaliśmy w gmachu warszawskiego sądu przy ulicy Kocjana. Przyszedł jako widz oglądać nowy proces swoich przyjaciół Zygmunta R. pseudonim Bolo i Ryszarda Esz. Aresztowano ich krótko po wyjściu na wolność, po odbyciu poprzednich wyroków na podstawie zeznań wspomnianego wcześniej Jacka S., pseudonim Falconetti, członka grupy Rympałka. Zarzuty dotyczyły handlu narkotykami na dużą skalę, ale dla obserwatorów rewelacje Jacka S. wydawały się mało wiarygodne. Zygmunt R. w swoim życiu zajmował się różnymi sprawami. Bójki, napady Tatiry, kontrabanda spirytusowa, handel walutami, ale nigdy nie tylko narkotyków. Znany był z tego. Dlaczego miał nagle zmienić zasady? Powody finansowe nie istniały. R. miał środki do życia, niedawno sprzedał za kilka milionów złotych działkę na grochowie. Poza zeznaniami Falconettiego prokuratura nie przedstawiła mocnych dowodów. Na sądowym korytarzu, obok przechadzającego się parasola, pojawił się Mietek M., pseudonim Oława. Swego czasu bohater prasowych opowieści o wrocławskiej odnodze gangu Pruszkowskiego. Zapanowało małe poruszenie, kiedy Oława pochwalił się, że dostał oświadczenie na piśmie samego masy. Świadek koronny, który pogrążył m.in. Zygmunta R. i Ryśka Esz, teraz stanął w ich obronie. Napisał, że Falconetti kontaktował się z nim i namawiał, aby zeznał nieprawdę o rzekomym uwikłaniu chłopaków w handel narkotykami. Falconetti musiał bowiem czuć, że jego opowieści są za słabe, potrzebował wsparcia ze strony masy. Ten jednak nie chciał w tej sprawie kłamać. Tak oto byliśmy świadkami, jak powikłanymi ścieżkami toczą się losy bohaterów naszej książki. Masa demaskuje knowania innego świadka oskarżenia i staje w obronie swoich wrogów, a oni z radością przyjmują jego gest jako symbol pokoju. Ostatni raz widzieliśmy Zygmunta R. i parasola 9 lat temu. Dzisiaj to już starsi panowie, z twarzami przeoranymi doświadczeniami, wyniesionymi z licznych przygód i życiowych zakrętów. Siwi, z brzuszkami, przygarbieni. Tyle lat minęło, a tu znów trzeba tłumaczyć przed sądem. Czy było warto? Zapytaliśmy Mietka o ławę. Nie. Dzisiaj to już wiem na pewno. Nie było warto odrzeć.